Polacy w 1920 roku dysponowali tym, co pozostało po zaborcach. Czyli mieli dużo sprzętu lotniczego niemieckiego. W Poznaniu w hali Zeppelin przejęli znaczną ilość samolotów. Mieliśmy też włoskie samoloty, rosyjskie, francuskie Morany, Spady, Fokery. I polscy lotnicy wykonywali na nich loty bojowe, jak również loty rozpoznawcze. Tylko te czasami loty rozpoznawcze też były jako loty bojowe, ponieważ polski lotnik, widząc jakiś pociąg wiozący zaopatrzenie, on nie tylko zrobił zdjęcie, ale jeszcze go zbombardował z powietrza. I to było powodem, że nieraz z zadania rozpoznawczego część maszyn nie wracała, bądź wracała lekko uszkodzona, a piloci byli ranni. I tutaj w tym duża zasługa jest polskich mechaników, którzy bardzo szybko przywracali sprzęt latający do użyteczności bojowej. Taki przykład podam. Ludomir Rajski wykonał na jednym samolocie 12 lotów bojowych. Czyli ten samolot między lotami musiał być remontowany, a on non-stop na nim latał. Rosjanie też mieli dosyć dobry sprzęt na tamte lata, bowiem była to armia dosyć potężna. Lotników mieli też dobrze wyszkolonych. Najbardziej popularnym samolotem rosyjskim wykorzystywanym przez Sowietów był samolot o nazwie Ilja Muromiec.